Kopię gry dostarczył wydawca, firma Electronic Arts. Dziękuję za kod. Cześć kochani, z tej strony Scarlett. Witam was bardzo serdecznie w bardzo szybkim przeglądzie najnowszego kita kitu do The Sims 4. Ja tylko tutaj przypomnę, bo przy okazji recenzji ostatniego miałam bardzo śmieszny komentarz. Kochani, kit to jest anglojęzyczna nazwa kolekcji, ale ona jest dużo taka prostsza do wykorzystywania przez nas, na przykład w tytułach na YouTubie lub coś, bo jedno dla nas to jest śmieszne, bo ona ma takie znaczenie, no kit wiadomo co znaczy po polsku, nie? Natomiast taka bardziej też techniczna sprawa jest taka, że kit ma mniej liter niż kolekcja, a tytuły na YouTubie są wiecie, ograniczone do ilości znaków, więc nam na przykład dużo prościej jest napisać recenzja kitu niż recenzja kolekcji, bo wiecie, nie? Troszkę mniej liter, a każda litera bywa na wagę złota. Więc kochani, tutaj nikt z nas nie mówi, że wszystko co leci tutaj do The Sims 4 z tych kolekcji to są kity, w sensie, że złe rzeczy, tylko tak ogólnie się to nazywa. No ale nazwa jest bardzo śmieszna i niektórzy powiedzą, że bardzo adekwatna, bo jednak kity nie są zbyt pozytywnie przyjmowane u nas w naszym kraju. Nie wiem jak za granicą, tak szczerze to ja się jakoś mocno nie interesuję zagranicznym Simstwem, ponieważ bardziej mnie interesuje nasze polskie podwórko, ale chciałabym wam pokazać, co ciekawego doszło, chciałabym wam omówić to, ponieważ ja, jak wiecie, bardzo sobie wzięłam do serca naprawdę takie konkretne recenzje tych kitów i tylko wam przypomnę, że jeśli chodzi o mnie, ja jestem względem kitów bardzo krytyczna, bardzo czepialska, bardzo, dlatego, że ich cena na polskim rynku w stosunku do ilości obiektów wydaje mi się duża. Poza tym uważam, że powinny to być obiekty takie najwyższej jakości. A jeżeli coś ma być najwyższej jakości, to nie może to być źle zrobiony mesh, coś krzywo zrobione, coś nie do końca działające. Rozumiecie? Jeżeli mamy dodatki, akcesoria i pakiety, ja mniej się czepiam tych obiektów, bo one są ok, no i dobra, nie? Ale jeżeli mamy kity, dla mnie to jest taka zawartość, przynajmniej ja to tak rozumiem, taka ekskluzywna, która naprawdę ekskluzywną być powinna. Więc jestem tutaj mocno czepiarska. Nie chodzi mi o to, że porównuję rzeczy tworzone przez Maxis do rzeczy tworzonych przez modów, aczkolwiek często posiłkuję się modami, dlatego że jedno i drugie ma mesze, więc chcę wykazać, że to nie jest tak, że w Maxis się nie dało czegoś wyciągnąć więcej z danej rzeczy, tylko czasem to moim zdaniem wynika z jakiegoś niechlujstwa bądź, nie wiem, pośpiechu. Tak było na przykład z karnawałową kolekcją i dużo osób bardzo na mnie naskoczyło o to, że byłam do niej negatywnie nastawiona, ale ja swojego zdania nie zmienię, naprawdę oczekuję od kitów wysokiej jakości. I przypominam jeszcze o tym, że nie tylko gracze PC-towi w Simsów istnieją, istnieją też gracze konsolowi. I o ile dla PC-towych kity czasami totalnie nie mają żadnej wartości, o tyle dla graczy konsolowych kity mają bardzo dużą wartość, dlatego że na konsoli modów mieć nie można. I uprzedzając pytania, nie, raczej mieć nie będziecie mogli je, ponieważ no konsola to wiadomo jest zupełnie inny system plików, wszystko inne niż macie na PC-tach, na Windowsach, nie wiem, na iOS-ach, Boże, na jabłkach. Także tak, z takich kwestii technicznych chyba wszystko wyjaśniłam. No, więc lecimy z tym przeglądem najnowszej kolekcji. Jedyne co mnie denerwuje, przynajmniej póki co tak jest, to to, że te kolekcje, one mają taką jedną kategorię, ale tak naprawdę ciężko jest ogarnąć co jest z której. No i mamy tutaj podłogi i ta podłoga dla mnie jest bardzo fajna i wiem, że na pewno będzie przeze mnie wykorzystywana, ale do końca jeszcze nie wiem jak, dlatego że ona teoretycznie mogłaby być takimi kafelkami, ale wiecie co jest tutaj problematyczne? Że one nie do końca są dobrze wykonane, haha. Bo jeżeli miałyby to być płytki, to powinny być tutaj fugi, to się chyba fugi nazywa, nie? Między tymi. Jeżeli jest to dywan, to powinien mieć jakąś fakturę namalowaną, a nie być taką gładką powierzchnią z paintem. No bo tak między nami zrobienie takiej podłogi zajęłoby każdemu z nas parę chwil, prawda? A więc to niby jest fajne, ale w praktyce moim zdaniem jak podłoga robiona przez modelerów do The Sims 1, autentycznie. Więc ona niby w tej wersji czarno-białej może być przeze mnie gdzieś wykorzystywana, ale
praktyce jest taka za czysta. Powinna mieć jakieś takie zabrudzenie, jak na przykład tama, wiecie, bardziej taka detaliczna, a nie taka płaska. Bo ani nie wiem, czy to jest dywan, czy to są kafelki, co to w ogóle jest. To też jest bardzo fajne i ładne i to mi się na pewno przyda, bo brakowało mi takiej podłogi. Mam taką podłogę na modach, nie mam w grze, a wiecie, że ja buduję bez modów, więc na pewno mi się przyda ta podłoga. Ale znowuż tutaj też jest ta kwestia, że ona nie ma takiej... jakieś cieni tutaj zrobionych, jest po prostu taką zwykłą, zwykłym geometrycznym wzorem zrobionym, no nawet w Paincie można byłoby to zrobić. Nie jest to nic jakiegoś mocno wyszukanego, ale jest okej. Okay. Nie mogę powiedzieć, że są brzydkie, są okej. Okay. Lecimy dalej. Lecimy sobie teraz do rzeczy, która dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Mianowicie tak, ta ściana to jest na zasadzie, o, Scarlett, skończyłaś 1940 w dziesięcioleciach? Dawaj, damy ci coś w stylu Art Deco, trzymaj, nie? Kiedy już nie potrzebuję takich rzeczy. Ale jest to bardzo ładna tapeta, którą na pewno będziemy wykorzystywać. No, bo ta faktura, ale dobra, już przy tapecie to inaczej mi wygląda niż przy tej podłodze. A jeśli chodzi o kolory, są naprawdę bardzo fajne, są bardziej ekstremalne, mniej ekstremalne, także można zrobić z tego i coś takiego bardzo, bardzo kolorowego i coś bardziej stonowanego, więc na pewno są super. Lecimy do ściany, która moim zdaniem miała być hitem, ale jednak do końca hitem nie okazała się, dlatego że te tygryski... One są po prostu tutaj odwrócone, ale przez to, że jest ich tak właśnie w ten sposób są odwrócone, też daje mi to ścianami robionymi do The Sims 1 przez moderów. Czyli, żeby wam to wyjaśnić, fajniej by było, gdyby to było zrobione na zasadzie ściany, bodajże to była ściana w wiejskiej ucieczce. Ale to będzie bardzo czepialskie z mojej strony. To bierzcie to pod uwagę, bo ogólnie sam wzór jest ładny. To ja się teraz czepiam pierdół. Więc lecimy sobie do wiejskiej sielanki i wam pokażę, co mi chodzi. Chodzi mi o te ściany, bo kojarzycie, nie? Tutaj jak to macie, to one też są takie w jedną stronę wręcz, tak samo jak to. Ale macie do tego drugą. I jak dajecie co drugą tę tapetę, widzicie? Od razu to się zmienia, inaczej się na to patrzy. Jest coś wyżej, niżej, wyżej, niżej. Więc ja dużo bardziej wolałabym tę tapetę, zamiast tak od razu... O! To żeby była właśnie tak podmieniana. Nie wiem, kto to z was zobaczy, czy zobaczycie to. Mam nadzieję, że tak. I jakby te tygryski były właśnie w taki sam sposób zrobione, że one nie są tutaj cały czas w takiej jednej linii, tylko dostalibyśmy dwie tapety tygryskowe, gdzie tygryski są wyżej, niżej, to wtedy ta tapeta dużo ładniej by grała na ścianie. I to by była naprawdę taka pierdoła, która wiele czasu by nie zajęła, a po prostu byłoby to estetyczniejsze i fajniejsze i lżejsze, takie bardziej dopracowane. No i tego mi akurat przy niej brakuje, ale oczywiście to jest już taka kwestia z mojej strony, więc przez to nie do końca wiem, czy na pewno będę tę tapetę wykorzystywać, bo jednak to, że to wszystko jest w jednej linii, mnie drażni. I lecimy sobie dalej do obejrzenia tych wersji kolorystycznych. One też są bardzo ładne, ta jest przepiękna. W ogóle jakoś chyba najbardziej lubię tę tapetę w tych takich oryginalnych albo tych takich ekstremalnych, psychodelicznych wersjach. Ale no jest spoko. Przechodzimy do tapety, której nie spodziewałam się, że się zakocham, ale zakochałam się i to jest miłość od pierwszego wejrzenia. I właśnie uważam, że ta tapeta jest dużo lepiej zrobiona niż te tygryski. Mianowicie to jest ta tapeta. I tu mam nadzieję, że już widzicie też różnicę. To akurat jest tak dobrze zrobione, że te kwiaty nie są tak identycznie w jednej linii, tylko tu jest jakby co przerwa w jednej. A tu jakby była jakaś inna tapeta, jakby to było trochę obniżone, po prostu lepiej się na to patrzy, ładniej, zgrabniej, estetyczniej moim zdaniem. No i ta tapeta ma tak piękne wersje kolorystyczne, o te ptaki też. Widzicie, co któryś jest obok siebie, a jak macie te tygrysy, to wszystkie tutaj dż maszynowo jedno po drugim. Także ta tapeta jest przepięknie zrobiona i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. W ogóle wszystkie jej wersje kolorystyczne są tak piękne. W ogóle tą tak kocham. Ja nie umiem wam powiedzieć, jak bardzo kocham tę tapetę. Ze wszystkich, jakie w ogóle pojawiły się w grze, to jest jedna z najpiękniejszych tapet, jakie widziałam na swoje oczy i ja z chęcią ją będę wykorzystać w każdym domu, ponieważ może wam się wydawać, że ona jest taka vintage i w ogóle, ale wiecie, jak pięknie będzie można ją z industrialnymi rzeczami wykorzystać?
To jest po prostu czad. Lecimy do rzeczy, której nie zrozumiałam na zwiastunie, zrozumiałam ją, jak miałam ją już właśnie widoczną, czyli Boazeria, naprawdę, naprawdę, naprawdę nieustraszona. I to jest coś, w czym się też zakochałam, ponieważ to dodaje nam detaliczności. Ale żeby pokazać Wam, jak to fajnie można sobie zrobić, ja umieszczę tutaj tę jasną ścianę. Umieszczę sobie tutaj jakąś zwykłą drewnianą podłogę, żeby to w miarę lepiej wyglądało, na przykład tą. Kropka i przecinek to jest obracanie podłóg, jakbyście nie wiedzieli, czyli taki klasyczny po prostu sobie zrobimy teraz widok. Ustawiamy to i lecimy teraz do kolekcji. Bo zrobiono ukłon w stronę osób, które detaliczność kochają. Mianowicie bierzecie sobie taką boazerię i nakładacie ją tutaj tak na ścianę. I widzicie, co z tego powstaje? Taka sztukateria. I to możecie położyć na dowolną ścianę. Dzięki temu wreszcie można taką sztukaterię sobie zrobić. I spójrzcie, no przez to, że to jest osobnym tym obiektem, to jest wypukłe. No po prostu cudeńko. Oczywiście nie trzeba tego robić wszędzie. Można sobie robić co któryś tam czas. Szkoda, że nie ma zrobionych osobno tych... Nie wiem, jak to się nazywa, ale tej listwy tutaj, tej takiej ozdobnej osobno, bo wtedy można byłoby sobie zrobić to nie tak co jedną kratkę, tylko też co dwie kratki, ale tak czy siak wygląda to pięknie i można to połączyć ze wszystkimi ścianami, więc efekt tutaj tego jest świetny. No i mamy różne wysokości w zależności od tego, jak wysoki mamy dom. Lecimy sobie teraz do obiektu według funkcji, pokaż wszystko, no i mamy już naszą kolekcję tutaj. Te fotele totalnie mi się nie podobają, w ogóle nie lubię takich foteli, one kojarzą mi się mocno z latami, nie wiem czemu, ale jakimiś 80-tymi? Ja nie wiem, czy dobrze umiejscowiłam te fotele, ale po prostu mi się nie podoba i mam wrażenie, że ten wzór to jest jak wzór w Plamboby. One są paskudne dla mnie, te fotele. W ogóle nie mogę na nie patrzeć. Natomiast ta kanapa już jest kanapą, która jest naprawdę pięknie zrobiona i jest detalicznie zrobiona. Ja się cieszę, że wreszcie mamy kit związany z meblami, a nie znowu ten kasowy. Tych kasowych nie lubię, ale te z meblami lubię bardzo. Tak sobie patrzę teraz, czy się dopierdzielić gdzieś do tego mesza, ale z tego co widzę, nie jest płaski, jest taki wypukły, widzicie, to też jest wypukłe. Więc dobra, moja natura dopierdzielacza tutaj nie będzie egzystować, nie będzie się pojawiać, nie będzie się wyłaniać. I lecimy plus, minus z kolorami, plus, minus na klawiaturze numerycznej. No jest piękna i na pewno będę ją wykorzystywać wielokrotnie. Aczkolwiek bardziej wolę chyba te wersje z wzorami, na przykład te. No ale tu wzór. Ogólnie ten kit jest kitem, który ma taki styl, jest taki styl w ogóle we wnętrzu, takiego dowalenia, aż przesadzenia. I może on Was przerażać, ale powiem Wam, że zrobiłam sobie pomieszczenie, które Wam umieszczę na Instagramie i jak tak spojrzałam na niego, to jest strasznie ciężkie to pomieszczenie, ale koniec końców mi się podoba. Ta półeczka, to jest w ogóle, co to jest? To jest stolik do przedsionka. To jest jedna z piękniejszych rzeczy, jakie w ogóle w życiu widziałam. Też jest tak pięknie detaliczna. Wykonana cudownie. Nawet to, widzicie to? To mogłoby być płaskie totalnie. Nie jest, jest wypukła. Czyli tak jak narzekałam na tamten kit karnawałowy, że jest tragicznie wykonany, tak te meble, jak zwykle mnie nie zawodzą z kolekcji. Są po prostu przecudowne. No dobra, te były średnie. Widzicie, detaliczność tego. Taką korunkową robotę, a to jest takie znowu ociężałe. Mówiłam chyba w poprzednim odcinku, wczoraj, nawet o tym, że czasami są te meble takie ociężałe. O, ten też jest bardzo detaliczny. Jej, kocham takie rzeczy. Dobra, te wersje kolorystyczne tego bywają dosyć ekstremalne, ale można z tego zrobić coś neutralnego. Jakie to jest piękne! No, można zrobić z tego coś neutralnego. Ten stolik, ja nienawidzę takich stolików, dla mnie to są stoliki witamy w roku 2000, kiedy Janusz i Grażyna zaczęli budować swoją willę, która ma taką jaskółkę z przodu i balkon z przodu i jest na dwóch takich kolumienkach zaokrąglonych. To jakoś tak się trzyma. W ogóle robiłam taki, to może Wam podlinkuję. Oczywiście, kochani, to nie jest złe, że ktoś ma taki dom. Nie chodzi mi o to, tylko mi to zawsze śmieszy, ponieważ są takie charakterystyczne dla mnie, według mnie, rzeczy. Między innymi to jest ten stolik. I wiecie, co do tego stolika powinno być? Taki fotel, na który możesz się bujać, taki z Ikei. Ej, ja chyba mam CC, to Wam pokażę, o co mi chodzi. Bo ja akurat mam podobny CC. Ale mnie to właśnie bawi, ten stolik, w kontekście tego, co tu widzę, no bo to jest taki 2000 rok dla mnie. A ten fotel, o którym ja mówię... Halo, halo, pokaż mi się, zawartość zmodyfikowana. To jest fotel... Nie, o jest, o ten, o właśnie ten.
takie witowe w 2000 roku. I co jest najlepsze, ten fotel to jest akurat konwersja IKEA z The Sims 2. W sensie był dodatek z IKEA meblami w The Sims 2 i to były właśnie lata te 2000, nie wiem, 5, 6, 7 i ten fotel to są właśnie te lata i ten stolik to są te lata. Dokładnie te lata. I jak widzę to połączenie tego z tym, to mnie to rozwala. Więc to akurat nie mieści się w mojej estetyce teraz, ale jeśli dobrze się ogra ten stolik, to pewnie gdzieś tam będzie pasować. I jeszcze raz przypominam, pamiętajcie proszę, że to są tylko i wyłącznie kwestie związane z moim gustem. To, że sobie się z tego pośmieję czy coś, ale to, że coś nie gra mnie osobiście, nie znaczy, że jest złe. Po prostu nie wpisuje się w jakieś tam moje poczucie estetyki, ale może się wpisywać w wasze. Także tak, ta lampa mi się nie podoba, uważam, że wygląda strasznie ociężale i w ogóle, ale jak już ją zmniejszymy właśnie w taką, to już wygląda lepiej, bo jest po prostu mniejsza. Ta to jest jak do domu olbrzyma, nie wiem, graupa z Harry'ego Pottera. Także tak, to jest dla graupa, a wersja zmniejszona jest ok i dużo lepiej się prezentuje, taka smuklejsza, fajniejsza. I co my tutaj jeszcze mamy? O, mamy te obrazy, one też są spoko, ale tutaj jak już macie te tapety, to aż za mocne są, one wiecie z czym będą pięknie grały? Z tymi obiektami, a jak się nazywał ten pakiet, gdzie jest nawiedzony dom. Ale wiecie na pewno, o który chodzi, nie chcę mi się teraz sprawdzać. To lustro to też jest witamy w roku 2000. No dobra, 2000-2007 już będę taka milsza dla nich, więc witamy w roku 2000-2007. IKEA Style z tamtych czasów. Nie wiem, czy dalej w IKEA są takie lustra. O, wiecie, które... O, pokażę wam. Dobra, znowu wam to pokażę, o co mi chodzi. Jeju, to miało być w ogóle... Miałam pogadać sobie o obiektach, a ja nie wiem, pokazuję wam... Dziwne rzeczy, ale no co ja poradzę, śmieszy mnie to w pewien sposób, taki pozytywny oczywiście. O, jest to, kojarzy mi się to z tymi lustrami, te lustra to też jest witamy w 2000-2007-2008 w IKEA, to też jest właśnie konwersja IKEA. Także nie jestem zwolennikiem takich luster, ale pewnie je wykorzystam, bo one będą pasować do różnych wnętrz. Zresztą to nie jest tak, że ja robię wnętrza tylko i wyłącznie z tym, co wpisuje się w jakiś mój styl. Ja najczęściej robię wnętrza, w których sama bym w życiu nie mieszkała, więc tak. Kominek. Ten kominek bardzo mi daje kominkiem z... muszę w końcu znaleźć nazwę tego rozszerzenia. Zjawiska paranormalne. On jest dla mnie bardzo podobny, jest taki właściwie identyczny. Tego czegoś nie jestem w stanie do końca zrozumieć. Nie wiem, co to jest. Krąg nieskończoności. Ale no tak po jedno, no fajnie wygląda, bo to taką iluzję nam daje, ale koniec końców do jakichś industrialnych rzeczy być może bym to wykorzystała, ale to trochę wygląda jak takie zakończenie zjeżdżalni. W sumie można by było zrobić takie zjeżdżalnie z tego. Jakiś kreatywny pomysł jest, nie? No i dywan. Dywan mi się nie podoba. Wiecie dlaczego? Bo znowu nie ma faktury. To jest po prostu jakiś tam nałożony. A nie, trochę ma fakturę. Dobra, zwracam honor. Takie powinny mieć te płytki, które wam pokazywałam. No ale pewnie wykorzystam, szczególnie jakieś te wersje kolorystyczne bardziej, bo to mi się nie podoba, to też, nie, to mi się podoba. To mi się podoba, to mi się podoba, to mi się podoba, to mi się nie 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 podoba, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba i to mi się nie podoba. Ale pewnie te wersje, które mi się nie podobają, będą przeze mnie wykorzystane. Lecimy do obiektu, którego nie rozumiem w ogóle w grze, nie wiem po co te wszystkie są podziały luksusowe, w sensie, jak to się nazywa? Och, zapomniałam. Znowu mi uciekło. Ale, o, parawan. Nie rozumiem, ja wykorzystałam parawan dosłownie dwa razy w rozgrywce. I zamiast tego wolałabym, nie wiem, podwójną kanapę mieć, a nie jakiś parawan, bo po co mi ten parawan, więc nie. A to jest coś, co mi się mega podoba i na pewno będę wykorzystywać, bo nawet jak to powiększycie, jest piękne. I może nie kojarzycie, a sądzę, że nie kojarzycie mieszkania Dody, które było pod wynajem, ale możecie sobie wpisać Doda mieszkanie pod wynajem w Google'ach, to zobaczycie. Ona miała bardzo takie kolorowe mieszkanie i właśnie miała takie czerwone bodajże tygrysy albo różowe, ale w takim stylu. Uwielbiam takie rzeźby, kocham, więc bardzo się cieszę z powodu tego, że jest ta rzeźba, bo można w taki sposób kolorowy, jak tamto mieszkanie, umeblować kolejne
Kolejno, umeblować to w grze, jak to mieszkanie, które miała doda meblowane. Ja pamiętam, że był straszny hejt na to jej mieszkanie. Gdzieś tam, nie wiem, gdzie ja to czytałam, ale gdzieś był, że o, jakie kolory i w ogóle. Moim zdaniem to było fajne mieszkanie, oczywiście nie dla każdego, ale pięknie wyglądały te rzeźby i ta rzeźba właśnie od razu mi się z tym skojarzyła i od razu sobie pomyślałam, że muszę podobne mieszkanie jak tamto, które ona wynajmowała, zrobić. Także z ciekawości możecie sobie sprawdzić, o czym mówię, jeśli chcecie. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten kit. Także jeśli chodzi o zawartość, są obiekty, które pewnie będę wykorzystywać, te, które nie będę wykorzystywać. Jestem zakochana w tej tapecie z tymi ptaszkami. I to by było tyle ode mnie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was oczywiście na kolejne materiały na moim kanale. Siłą rzeczy przez to, że dzisiaj pojawia się ten materiał, nie pojawią się dziesięciolecia, ale dziesięciolecia są już nagrane i po prostu pojawią się w środę. Bo pamiętajcie proszę o tym, że harmonogram harmonogramem, ale jeżeli się wydarzą takie rzeczy, jak na przykład teraz kit, albo inne jakieś dodatki, a to najczęściej, nie wiem, na 2-3 dni przed się dowiadujemy o takich, no to siłą rzeczy muszę troszkę zmieniać harmonogram na kanale, ale spokojnie wszystko się pojawi. A, jeszcze to, chyba tego Wam nie omówiłam, ale to kocham. To jest w ogóle coś, co to będzie w każdym domu, który mam w Simsach. Dosłownie. Kocham, 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 kocham. Ja w ogóle kocham te... Jezu, znowu zapomniałam, jak się nazywa to zwierzę. Paw, o. Kocham, 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 kocham. Kocham. Trochę taką korą świętej pamięci zaleciało. No i tyle ode mnie. Pogadałam, ponarzekałam. Moja ostateczna ocena spoko. Dla mnie kity najważniejsze, żeby były dobrze wykonane. Możecie dać znać, czy kupicie, czy nie, ale wiecie co, ja, dobra, wyjdę na złą osobę, ale nie piszcie, a, bo kity się nie opłacają, a wyciąga kasę, a coś tam, coś tam, coś tam, no bo to jest oczywiste, że firma, która działa, chce od Was wyciągnąć pieniądze i poświęcić mało czasu na coś, a jednak dużo zyskać, bo tak działają firmy, tak działa świat, natomiast bardziej mnie interesuje Wasza opinia odnośnie wyglądu tego, więc to, jakbyście mi napisali, byłoby spoko. Oczywiście ja nie bagatelizuję Waszej opinii w kwestii tego, czy wyciągają, czy nie wyciągają, czy skupcie się na dodatkach, a nie na kitach, bo no to wiadome jest, ale to już jest powtarzane co kit po prostu i wydaje mi się, że nie ma sensu znowu rozmawiać w tym samym temacie. Można sobie pogadać o tym, czy podoba Wam się ogólny styl mebli, które doszły w tym kicie. Także tyle ode mnie, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się wszyscy cieplutko, do zobaczenia następnym razem i hej! Thank you.